Upór to też jest pewien zarzut od kibiców artety, że z pewnych piłkarzy jak już zrezygnuje, to rezygnuje na dobre. Patrz Smith Row. Jak kogoś wierzy, to wierzy wbrew całemu światu. Patrz Nketiah czy Havertz. Smith Row i Fabio Vieira. I to są zawodnicy, których nie udało się artecie. Zbudować. O to mi właśnie chodzi, że Arteta nie buduje tych, tych piłkarzy. No nie, ma, nie ma tych piłkarzy zbudowanych gdzieś przez, przez sztab, którzy by, którzy by mogli naciskać na podstawową jedenastkę. Jeśli chodzi o te pozycje, no to pewnie ktoś do, do ofensywy to jest to najważniejsze, co mógłby zrobić Arsenal, ale czego prawdopodobnie nie zrobi. No. I jak długo jeszcze arteta jest bezpieczny? Spodziewam się, że długo, mimo wszystko. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry? W kolejnym odcinku Halo Premier League porozmawiamy sobie o Arsenalu. Arsenalu, który jeszcze niedawno był liderem tabeli i wydawało się, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do mistrzostwa Anglii, ale pod koniec 2023 roku zaliczył dość wyraźnie dołek i dwie niespodziewane porażki, no bo. Za niespodziewane trzeba uznać przegrane u siebie z West Hamem i na wyjeździe z Fulham. Do tego dołożył na początku 2024 roku porażkę z Liverpoolem w Pucharze Anglii, a więc trzy przegrane z rzędu sprawiają, że o kanonierach musimy porozmawiać. Czy to już jest kryzys? Czy te szanse na mistrzostwo już są zaprzepaszczone? I jakie generalnie mają na ten moment problemy? Bo problemów w tej drużynie jest sporo. Ale na początek paradoksalnie chciałbym Cię zapytać, gdzie tych problemów nie ma. W Arsenalu, gdzie byście tych problemów nie dopatrywał? No, mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to jednak to, że oni nadal potrafią dość szybko piłkę rywalowi odebrać, odzyskać, dobrze się organizują w tym pressingu, ten wysoki pressing w Arsenalu cały czas dobrze funkcjonuje i dobrze się przy piłce utrzymują. Tylko że niewiele z tego wynika często. Tak sobie myślę, jak szybko ta narracja wokół Arsenalu się zmieniła w ostatnich dniach w zasadzie, bo jeszcze pamiętam jakie były nastroje przed meczem z Liverpoolem, tym ligowym na Anfield, wtedy Arsenal przecież grał o to, żeby być liderem na, na święta, nie przegrał na tym terenie, gdzie, gdzie często miał duże kłopoty, fantastycznie wcześniej w sezon wszedł, bo, bo tych zwycięstw było całe mnóstwo i tak jesienią wydawało się, że są najpoważniejszym kontrkandydatem Manchester City do, do tytułu, a teraz z kolei to spojrzenie na Arsenal jest takie bardzo pesymistyczne i, i w zasadzie myślę, że wiele osób już przekreśliło zespół Arteta. jeśli pytasz o to, gdzie nie ma kłopotu, no to faktycznie te. Przypominam sobie mecz z Brighton. Najlepszy mecz Arsenalu w tym okresie świąteczno-noworocznym, gdzie fantastycznie, tak jak mówisz, presowali, potrafili mnóstwo razy odbierać wysoko piłkę, oddawać strzały. Podobnie było w pierwszej połowie meczu z Liverpoolem, bo też mogło się podobać to, jak Arsenal wysoko atakował, i ile sytuacji stwarzał. To jest jedna rzecz i myślę, że cały czas na przykład forma Williama Saliby to też jest obrońca, który wyróżnia się na tle całej Premier League jako jeden z tych czołowych, środkowych obrońców. Natomiast to jest trochę tak, że spotykamy się w różnych momentach przy różnych drużynach i to co uważalibyśmy o Arsenalu, tak strzelam 20 grudnia, 10 grudnia e, brzmi zupełnie inaczej e, niż to jak patrzymy na arsenal e, teraz, bo, bo to jest chyba nieuniknione, że, że często ta ocena bazuje nie na takim szerszym spojrzeniu, chociaż pewnie się o nie postaramy, tylko na tym, co się wydarzyło w ostatnich spotkaniach. A też tak w Anglii się dzieje, że no generalnie nie możesz złapać dłuższej, słabej serii i liczyć się w grze o, o mistrzostwa Anglii. No to, jest, to jest po prostu niemożliwe. Ten wyścig jest na za, za wysokim pułapie i na za, za wysokim poziomie toczony. No też to taka jest specyfika naszego programu i dyskusji wokół futbolowej, że generalnie mówi się o, tym, o sprawach bieżących, o tym, co się dzieje teraz. To dość wydaje mi się naturalne, ale w przypadku Arsenalu wydaje mi się, że były już takie znaki od początku sezonu, że coś tutaj nie gra. To miał być kolejny krok w rozwoju arsenalu pójście w kierunku jeszcze większej kontroli. W spotkaniach. I ta kontrola to jest słowo, które wraca wokół Arsenalu jak mantra. Tylko właśnie, czy ta kontrola rzeczywiście jest? Czy już od początku sezonu nie miałeś wrażenia, że, powtarzam, Arsenal świetnie funkcjonuje w pressingu, bo to jest według niektórych nawet najlepiej presująca drużyna w tym momencie w Europie i szybko tę piłkę odzyskuje. Ale kiedy już tę piłkę ma i kiedy nawet prowadzi w meczach, to ta kontrola, czy paradoksalnie nie była jednak pozorna, a w wielu meczach brakowało. Pewnej odwrotności tej kontroli, pewnej swobody, którą Arsenal charakteryzował się w zeszłym sezonie, i ciężko było wyjść na prowadzenie. Kiedy już to prowadzenie było, to wcale nie było tak, że Arsenal pewnie prowadził i miałeś takie poczucie, że na pewno dowiezie to prowadzenie do końca. Arsenal też, jakby mam wrażenie, że od początku sezonu położył na karp tej kontroli, wybierał kontrolę w miejsce, dążenia do, trafie, do kolejnych trafień, do podwyższenia, do podwyższenia zwycięstwa, do podwyższenia prowadzenia, przez co miał wiele takich nerwowych, nerwowych spotkań w tym sezonie. I przychodzi mi do głowy spotkanie z Fulam, kiedy wychodzą na prowadzenie i te dwadzieścia kilka minut prowadzą, ale to, co to jest za kontrola? Nic z tego absolutnie nie wynika. Arsenal nie dąży do kolejnych trafień. To jest sztuka dla sztuki, utrzymywanie się dla... Utrzymywania, a rywal czeka, i kiedy w odpowiednim momencie już tę piłkę Arsenalowi odbierze, to często przeprowadza szybki atak i strzela gola. I to jest w zasadzie scenariusz, który powtarza się w ostatnich tygodniach dość regularnie, a ja bym nawet powiedział, że, że w miesiącach. Innymi słowy, nadchodziły zwiastuny, wydaje mi się, gorszych wyników, tylko Arsenal potrafił te mecze albo jednak dowozić do końca, prowadząc jak z Forest czy z Wolves. Albo wyszarpywać jednak te zwycięstwa, pokazując tę siłę mentalną, o której wielokrotnie mówiono, jak z Luton. Kiedy przychodzi jednak delikatny dołek psychiczny, de dołek mentalny, no to też nie udaje się wygrywać. I przychodzą kolejne porażki. To co robił Arsenal na początku czy tej, w tej pierwszej fazie sezonu trochę mi przypominało to co robił, zrobił Liverpool po tym sezonie kiedy przegrał na ostatniej prostej mistrzostwo z Manchesterem City, to był sezon 18-19 i mam wrażenie, że to była dużo bardziej tak ekscytująca drużyna Klopa niż ta kolejna która zdobyła, znaczy to nie była kolejna drużyna, mówimy o kolejnym po prostu sezonie tym 19-20 przerwanym przez pandemię kiedy Liverpool zdobył tytuł mistrzowski, to, to też mam wrażenie, że wtedy ta Drużyna Liverpoolu, która wygrała mistrzostwo, była dużo bardziej taka pragmatyczna, mniej grająca aż tak odważnie. I, i tak trochę. Przypominało mi, że coś podobnego chce zrobić Mikel Arteta, dlatego, kiedy Arsenal dobrze wszedł w ten sezon, no to można było to właśnie pod takim kątem oceniać, że może Arsenal nie będzie grał aż tak ofensywnie, tak interesująco jak w poprzednich rozgrywkach. W oni mieli 88 bramek w poprzednim, w poprzednim sezonie, to, to było dużo więcej niż choćby w tym sezonie, kiedy zostali mistrzami, nie przegrywając ani jednego spotkania. Natomiast teraz się to trochę odwraca, że być może właśnie brakowało. Czy też brakuje arsenalowi takiej odwagi, czy, czy takiej chęci pójścia po, po kolejne bramki? Bo dużo było takich meczów, o których wspomniałeś, gdzie można było odnosić wrażenie, że to jest trochę przepchnięte, że, że arsenal na sporo pozwolił przeciwnikom i, i że te zwycięstwa nie były odniesione w taki sposób bardzo przekonujący, ale to, na to też różnie można spoglądać. No bo pamiętam yy, po meczu z Luton czy po meczu z Brentford, jakie były opinie, że. No właśnie często takimi umiejętnością wygrywania takich meczów też zdobywa się tytuły, no bo to była Bramka Rajsa w samej końcówce, to był gol Haverca też na, na wyjeździe z Brentford na trudnym terenie, gdzie, gdzie wielu zespołom jest wygrać niełatwo. Dlatego ponownie, dopóki wyniki się. Jest wymęczona, wygrana z Crystal Palace też na wyjeździe jeden do 0, czyli. Wiem, co chcesz powiedzieć. Dopóki wygrywasz, to jesteś w stanie tak obrócić narrację, że, żeby pokazać, że okej, okay, że to jest dobre. Ale jak zaczynasz przegrywać, no to dopatrujesz się pewnie, pewnie problemów. Wracam jeszcze do tego, jak grał Arsenal w poprzednim sezonie, i tam było bardzo dużo takich zwycięstw, efektów w ogóle meczów z dużą liczbą bramek, bo, bo sobie rzuciłem okiem na wszystkie spotkania Arsenalu w poprzednim sezonie, i 12 razy zdarzyło się w poprzednim sezonie, żeby Arsenal nie strzelił przynajmniej dwóch goli. Często to było więcej goli nawet hmm. niż dwa, dwa bądź więcej. W tym sezonie oni już 10 razy nie strzelili. Więcej niż dwóch bądź więcej goli, ja jesteśmy tak naprawdę w meczach ligowych, tak? Wie tylko i wyłącznie o premierze. Czyli w, o premie w 26 meczach ligowych strzelili dwa, więcej niż dwa gole, nie, czy dwa, dwa, dwa bądź więcej. więcej? Dwa bądź okay. więcej, a w tym sezonie mm, na 20 rozegranych meczów w 10 nie strzelili więcej niż jednego gola, czyli to albo było 0, albo 1. To, to jakby dość brutalnie pokazuje, jak jednak ta liczba bramek spadła po, po stronie Arsenalu. I to też widać w tym, jak często Arsenal tych spotkań czy nie zamykał, czy generalnie męczył się w sytuacjach, kiedy musiał straty odrabiać. No, wracamy tutaj tak naprawdę do tych meczów w ostatnim miesiącu, czy, czy nawet sobie to rozszerzmy powiedzmy do, do początku grudnia. No to to są przegrane z Stąwilą, nie zdobywają bramki. Przegrana z West Hamem. A grają dobrze. Taka Zdobywają bramki. Mhm. Spotkanie z Newcastle przegrane, też bez zdobytej bramki. Podobnie zresztą Liverpool, ten mecz Pucharu Anglii. To, to są takie spotkania, no, w których szanse w większości były, bo a tak jak powiedziałeś, rzuciłem sobie okiem też na te wszystkie mecze, które są na przegro w tym sezonie. To mam wrażenie, że jeszcze. To jest pozytywne dla Arsenalu, że zawsze, albo inaczej, dotąd szukano pewnych takich pozytywów i, i takiej, no nie powiem spiskowej teorii dziejów, ale tego, że wiele rzeczy się nie układało pod Arsenal do, do, do tego momentu, kiedy przegrali z Fulham, bo to był zdecydowanie najsłabszy mecz w tym sezonie. Ale tak, z West Hamem mogłeś tłumaczyć, 30 strzałów, ok. Dobry mecz Areoli, niewykorzystane sytuacje, no ale mieliśmy przewagę, po prostu przegraliśmy, bo przez jakąś no, nieuwagę. czasami te liczby kłamią. To nie jest tak, że Arsenal miał masę stuprocentowych, doskonałych okazji w tym meczu. Miał kilka dobrych, ale Areola nie musiał się bardzo w jakoś tym meczu wybitnie napracować. Tak, takie mam wrażenie jednak po spotkaniu. Dla mnie spotkaniu jednak kluczowa sytuacja była ta Gabriela Jezusa, kiedy mógł jeszcze podłączyć Arsenal to było gdzieś koło 60. minuty, niewykorzystana, no stuprocentowa sytuacja. Całą głową nad poprzeczką. Tak i... i to być może w jakiś tam sposób pozwoliłoby Barcelonie wrócić do, do meczu, ale tak, faktycznie, to, to nie był taki mecz, gdzie... Samo Aston Wilna. W zasadzie to samo Brighton do trafienia Jezusa. Mówisz o dobrej pierwszej połowie, to samo pierwsza połowa z Liverpoolem. Masz tę dominację, widać to, jesteś praktycznie cały czas przy piłce, ale w takich bardzo dobrych sytuacjach i w golach oczekiwanych, okej, okay, masz jakąś przewagę, ale to nie jest przygniatająca przewaga. To nie jest tak, że powinieneś po tej pierwszej połowie prowadzić 3 do 0. Wielokrotnie podejmujesz w ostatnim momencie czasami złe decyzje, jako mówię o drużynie, o, o, o ofensywie Arsenalu i nie doprowadzasz koniec końców do takich doskonałych sytuacji bramkowych. Takie mam wrażenie. Oczywiście jest potencjał ku temu, ale czasami złe decyzje sprawiają, że takich sytuacji nie ma. Nie wiem, czy też to tak, czy też to tak odbierasz. Oczywiście nieskuteczność jak najbardziej też jest. No tak, możemy wrócić jeszcze do tego meczu przegranego z Villą. Tam przecież Martin Odegaard miał rewelacyjną e, sytuację. Mam wrażenie, że wtedy było na to, na to spotkanie takie spojrzenie, że Arsenal wcale nie zagrał tak źle. Była ta sytuacja z niepodyktowanym rzutem karnym na się taka kontrowersyjna, spokojnie mógł być tam, mogła być tam jedenastka, już nawet nie, nie wspominam o tej sytuacji z ręką na sam koniec meczu, bo ona mam wrażenie była bardziej oczywista i, i tam tych kontrowersji było mniej. Ale jeszcze wracając do tych meczów, które Arsenal wcześniej przegrywał, no Newcastle też taka pro-Arsenalowa narracja była, że zostali oszukani, bo, bo ta bramka nie powinna zostać uznana, ale oprócz meczu z to mam wrażenie, że to było jedno ze słabszych spotkań mm -hmm. też Arsenalu, bo oni nic nie stworzyli w ataku i, i wtedy też do mnie trafiały takie argumenty, że mm, jeśli grasz słabo w ataku, jeśli nic nie stwarzasz, no to zawsze wystawiasz się na to, że coś złego może się stać pod, pod twoją bramką I, i wtedy po prostu mecz przegrasz, ale tak już patrząc na, na to troszkę szerzej, to, to przede wszystkim mam wrażenie, że zatracił Arsenal taką Taką dużą, duży entuzjazm, że jednak kiedy patrzyliśmy na tę linię ataku w poprzednim sezonie Saka, Martinelli, Gabriel Jesus, Martin Odegaard, no to był taki kwartet, który naprawdę rozumiał się wyśmienicie. Bardzo ciekawie ze sobą grał, i, i ci piłkarze byli przede wszystkim w formie, a, a teraz tego wyraźnie brakuje, bo, okej, okay, Martin Odegard zdaje się że z West Hamem, mimo że to się wszystko zakończyło porażką Arsenalu, no to, to był takim piłkarzem wyróżniającym się, cały czas szukającym gry, starającym się stwarzać sytuację, ale największy problem chyba jest po prostu wśród skrzydłowych, bo Bukayo Saka grał tyle, że nie można się dziwić, że przyszedł słabszy czas, no, to nie jest maszyna, to jest bardzo nadal młody piłkarz, a Gabriel Martinelli, no ten jego zjadł, w porównaniu do poprzedniego sezonu też jest bardzo widoczne. I te pytania też, na ile możesz polegać, grając o mistrzostwo na Jezusie. po pierwsze, mocno nieskutecznym zawodniku, po drugie, takim jeszcze zawodniku, który często tobie wypada, no, są uzasadnione w tym przypadku, I, yy, i pewnie staje teraz Arsenal też przed takim dużym. Pytaniem, czy, czy da się wzmocnić w zimowym oknie transferowym, ale wydaje się, że, że jednak nie przynajmniej ze słów artetyk, wynika, że to jest taki mało prawdopodobny scenariusz, żeby transferami cokolwiek zmieniać. Dużo tu wątków dotknąłeś, teraz trochę je sobie rozdrobnimy, przejdziemy sobie od ogółu do, do szczegółów i spróbujemy znaleźć. Genezę, powód tego, tego dołka, bo tak, zrobiliśmy sobie taką oś czasu, spojrzeliśmy na niektóre mecze w Arsenalu w zasadzie od początku tego sezonu, porównaliśmy sobie trochę ten pełen entuzjazmu, taki zaskakujący dla wielu Arsenal z zeszłego sezonu do tego Arsenalu z tego, a teraz spróbujemy się zastanowić, zastanowić dlaczego tak jest, skąd te problemy, skąd te problemy w strzelaniu goli z gry, bo mieliśmy ten nasz ostatni odcinek Halo Premier, w którym wskazywaliśmy na plusy i minusy. Najlepszych drużyn w Premier League, tych, tej tradycyjnej elity. No i w przypadku Arsenalu mówiłeś o tym, że chwalimy za stałe fragmenty gry, bo dużo goli głową, najwięcej w Lizę, a ganimy za to, że jak mało grają, jak mało trafiają, trafiają z gry. Okej, okay. nieskuteczność to się pojawia po takich meczach jak Liverpool, po takich meczach jak West Ham, i to jest na pewno bolączka Arsenalu. Nawet ten najlepszy, jednak w najlepszej formie będący ostatnio piłkarz, a więc Martin Odegard, no, i też, też ma problemy z, z trafianiem, a rzeczywiście mówisz o młodych skrzydłowych to jest generalnie młoda drużyna z przodu, i takie wahania formy musiały przyjść. No, najstarszy Jezus ma 26 lat to też nie jest piłkarz bardzo, bardzo wiekowy, jeżeli chodzi o, o tę ofensywę. No i teraz pytanie: czy to jest kolejny krok na, w ofensywnej ewolucji tej drużyny, na który świadomie zdecydował się Mikel Arteta, i okazało się być może, że jest to błąd? Jak rozumieć i gdzie doszukiwać się powodów tego dołka formy u tych piłkarzy? Czy to jest naturalne? Mówię o, o piłkarzach, na których teraz wskazałeś: Saka, Martinelli, Rezus i tak dalej. Możemy porównywać ich liczby ofensywne z tego sezonu do zeszłego. No i trzecia sprawa: transfery. Czy popełniono błąd latem? I czy da się zimą te, 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 błędy, te błędy naprawić? No dzisiaj po każdym takim meczu w Arsenalu. Po którym pojawia się hasło nieskuteczność, no to w narracji medialnej Wielkiej Brytanii pojawia się hasło skutecznego napastnika. Gabriel Rzezu rzeczywiście takim nie jest. Ma ile? Trzy, trzy gole ligowe w, w tym sezonie? Jest lepszy w Lidze Mistrzów i generalnie Arsenal, taką większą swobodę, ten Arsenal zeszłego sezonu, w cudzysłowie, oglądaliśmy w meczach Ligi Mistrzów w tym sezonie, gdzie chyba są, rywale są trochę słabsi i chyba... Tak dobrze nie znają Arsenalu, nie wiedzą jak się na niego ustawić, a wydaje mi się, że ten zeszły sezon dał dużo nauki rywalom Arsenalu względem tego, jak należy przeciwko niemu grać. W dużej mierze Arsenal był jednak zdany na przerzucanie co chwilę ciężaru ataków z jednej strony. Na drugą i uruchamianie i szukanie momentu, w którym Bukajosaka może pójść na przebój, wykorzystać swoje ogromne umiejętności indywidualne i dribblingiem przedostać się w pole karne. Teraz zdarza się to coraz rzadziej. W kolejnych meczach. Lewemu obrońcy rywali Arsenalu pomaga pomocnik i Saka ma ogromny problem, a u niego też doszło to, to zmęczenie. A Martinelli też to jest jednak piłkarz, który korzysta przede wszystkim, kiedy ma miejsce. Gol z Fulham, ten strzelony na początku meczu przez Sakę, no to jest po gol po szybkiej akcji, kiedy Martinelli ma okazję się rozkręcić, rozpędzić przepraszam i wpaść w pole karne rywala. A kiedy rywal ustawia się, się nisko, to Martinelli ma problem. Ale ja też tak trochę krążę wokół tych tematów, wracając. Czy środek ataku to jest bolączka Arsenalu? W tym I czy, momencie i, jest. I czy Arsenal ma wystarczająco dobrych środkowych napastników? Bo widzę, że podzieliła się też ta fanbaza Arsenalu na dwie grupy. Ta, która uważa, że należałoby jak najszybciej ściągnąć środkowego napastnika i zerka w kierunku zachodnim, zerka myślę głównie do Brentford, po, po Ivanatoneja, bo nie widzę innych kandydatów w tym momencie w, w Europie, ewentualnie do transferu zimowego, na który chyba jednak Arsenalu nie stać i pewnie do tego transferu nie dojdzie, bo Mikel Arteta mówi, my mamy dobrych napastników. Gabriel Jesus, Edin Ketiach to są dobrzy napastnicy i ja apeluję do kibiców, żeby ich wspierali, żeby im zaufali, a kibice dodają, zawsze mogą na środku ataku zagrać jeszcze Trossard. Nie jestem przekonany. I Kai Havertz, który zagrał na tej pozycji w meczu z Liverpoolem. Chyba dopiero drugi raz w tym sezonie od meczu o tarczę wspólnoty z Manchesterem City. Czy zagrał dobrze? Pole do dyskusji. Moim zdaniem sprawa się ma tak, że Arsenal ma problem z środkowym napastnikiem, ponieważ nie są też w formie Saka i Martinelli, to to wszystko wyglądało dobrze w poprzednim sezonie, kiedy bramki się rozkładały i nie potrzebowałeś goli środkowego napastnika, bo miałeś w zasadzie czterech zawodników, którzy zakończyli sezon mając więcej niż 10 bramek. To było imponujące, jak, jak kolektywnie to wszystko rozkładało się w Arsenalu. To... Czyli mówisz, że Arteta myślał, że tak samo będzie w tym sezonie, że znowu każdy będzie miał po 15 trafień. Zakładam, że zakładam, coś, że tak coś, zakładam. Takiego, mhm. coś takiego było w jego głowie. No, ja sobie tak wynotowałem statystyki Saki i Martinellego, i jaki oni mają zjazd w porównaniu do poprzedniego sezonu, bo na przykład wykorzystane te big chance, czyli, czyli te stuprocentowe sytuacje. W poprzednim sezonie Saka miał na poziomie 70%, w tym ma na poziomie 36%, to, to, jest, to jest bardzo duża różnica, a z kolei Martinelli. W poprzednim sezonie co piąty strzał jego kończył się golem, teraz 6%. To, to też jest, widzimy, jak ogromna różnica. Zresztą z 20% do 6%? Tak, z 19% dokładnie mhm. Do, mhm. do 6%. No też musimy pamiętać o tym, że w poprzednim sezonie to, był taki, to były takie rozgrywki, gdzie Arsenalowi w ofensywie bardzo dużo, tak patrząc od, ze staty, za statystycznego punktu widzenia, wychodziło. No bo oni mieli 16 goli więcej niż teoretycznie powinni. Każdy z tych ofensywnych zawodników był zdecydowanie, oprócz zdaje się Ketiacha i, i Jezusa, ale odegard przede wszystkim, Saka i Martinelli, oni byli bardzo na plusie w porównaniu do, do tych goli oczekiwanych. Tak sobie rzuciłem okiem na, na ten sezon. Top 5 zawodników, którzy są najbardziej na plusie w Arsenalu to jest White, Zinchenko, Tomiasu, Rice i Ketiach. Czyli z pięciu zawodników mamy trzech e, obrońców, z czego oni mają bardzo małą liczbę bramek. Po prostu to wynika z tego, że, że w ogóle mają gola, więc są tam na delikatnym plusie. Rice, no Inkecek, ale to wszystko bazuje tak naprawdę w dużej mierze na jednym meczu, gdzie on trzy e, bramki zdobył. A pięciu zawodników na największym minusie to jest Jezus, Saka, Martinelli. No i później tam Smith Row i, i Kiwior to już nie ma większego znaczenia, ale no, jeśli Twoich trzech atakujących wszyscy są na takim minusie, to to pokazuje po prostu, że, mm, że trudno liczyć na wiele goli. Teraz po prostu pytanie, na ile to jest na przykład też problem e, pewien mentalny, bo, bo też się pojawiła taka wypowiedź Michała Artety, że w sumie to, to jest jeden z najtrudniejszych elementów do wytrenowania tak w trakcie sezonu, żeby wyćwiczyć to wykończenie akcji. To, to jest też pewne przekonanie o swoich umiejętnościach, luz, pewność siebie. A, a takie mam wrażenie, że też w ostatnich tygodniach to wszystko się nakręca wokół Arsenalu coraz bardziej. I ten mecz z Liverpoolem też był dobrym przykładem na to, że w sumie pierwsza połowa nie była zła. To był naprawdę pokaz dobrej piłki, dochodzenia do sytuacji, no ale generalnie na koniec chodzi o to, żeby bramki zdobywać. I, I też Kai Havertz poniekąd jest przykładem zawodnika, który ma z tym ogromny tak. kłopot, bo po czasem y, aż trudno zrozumieć, dlaczego on w takich dobrych sytuacjach zachowuje się aż tak źle. To to nie była jedna y, okazja. To było trzy, cztery takie sytuacje, z której no, jakościowy zawodnik, y, taki na poziomie gry o Mistrzostwa Anglii, po prostu Jedna z tych okazji kończy się golem. Bardzo długo czeka z decyzjami Kai Havertz. Mam wrażenie, że kibice oglądający to spotkanie z Liverpoolem, ale też inne jego występy w takich korzystnych sytuacjach. Kiedy właśnie Arsenal ma trochę więcej miejsca, udaje mu się przeprowadzić szybki atak, to krzyczą, podpowiadają Havertzowi zdecyduj się już na coś. Albo podaj koledze, albo oddaj strzał. A on czeka, czeka, czeka i rzeczywiście koniec końców albo kiksuje, albo te jego podania są przeciągnięte, albo strzały są nieczyste i niecelne. I widać po nim rzeczywiście ten brak Pewności siebie i myślę, że po całej drużynie Arsenalu. Tylko teraz pytanie, czy po całej tej młodej ofensywie, zwłaszcza no, mecz z Liverpoolem, to wyraźnie pokazał. Miałeś spotkanie drużyny, której bardzo brakuje pewności siebie, z drużyną, która, która jest przekonana o własnej, o własnej sile która wcale nie musi tego meczu wygrać, bo grałaby, mówię o Liverpoolu, grałaby bez swoich podstawowych kilku, kilku piłkarzy. Pewnie nie załamałby się Jurgen Klopp, gdyby odpadli z tego pucharu Anglii. Byle nie było powtórki, byle ten mecz nie skończył się e, remisem, a jednak masz takie poczucie, że ostatnio oglądając Liverpool, ok, cały czas wracamy do tego, że bazujemy na sytuacji bieżącej, że jesteśmy w takim momencie teraz sezonu i tego cyklu i w danej drużyny, że, że w Liverpoolu masz takie przeczucie, że. W, Taki czy inny sposób ten mecz się dla nich korzystnie zakończy. Że oni w jakiś sposób znajdą, żeby doprowadzić do zwycięstwa. W Arsenalu zupełnie odwrotnie. Ile razy mówiłeś dzisiaj, że dobra pierwsza połowa, po której nie ma gola dla Arsenalu i ta drużyna zaczyna się jakby niecierpliwić. Coraz mocniej stresować. I nie masz poczucia, kiedy Arsenal dąży do kolejnego gola, że on w końcu wpadnie. Nie masz czegoś takiego, nie no na pewno w końcu strzelą. Wręcz przeciwnie. Oglądając mecze Arsenalu masz poczucie, że z tej akcji też znowu nic nie będzie, że okej, okay, jest kolejna szansa, ale kiedy widzisz już tego biegnącego i zastanawiającego się, co zrobić z piłką Hawerca, tylko oczywiście przykład, masz takie przeczucie, nie, to znowu się nie uda. Oni mogliby grać jeszcze do jutra i tego gola by nie strzelili. A z kolei, kiedy prowadzą, to często jest tak, że ta właśnie kontrola nie gwarantuje żadnego poczucia bezpieczeństwa, że to jest bardzo pozorna, że niby prowadzą, a oni za chwilę stracą, że to jest taka niby kontrola, ale bardzo bardzo nerwowa w przypadku Arsenalu. No i teraz pytanie, że jeszcze jedna rzecz mi się tylko tak porównując Liverpool i Arsenal z ostatnich tygodni rzucę w oczy. Zobacz ile w Liverpoolu znaczą rezerwowi. Właśnie do tego chciałem zmierzać, że klub buduje też yy, swoich piłkarzy rezerwowych. A wtedy no ma z tym te, problem. To też są jakościowi bardzo rezerwowi. Jeśli okay. możesz wpuszczać kogoś takiego jak Gakpo, Rzota na boisko. Okay, trochę ale brakuje takich ludzi w Arsenalu. Brakuje, jasne. Uważam, że tacy piłkarze jak Nelson czy Ketiach. Czy Havertz, to się trzeba zastanowić, zobaczymy jak on się rozwinie, natomiast mam pewne obawy co do tego, że jak płacisz 60 milionów funtów za piłkarza, który już od wielu lat jest Premier League i on w zasadzie się nie zmienia i piłkarze Chelsea, kibice Chelsea dzisiaj oglądając mecze Arsenalu mówią, to jest ten sam Havertz dokładnie, którego znamy z Chelsea, przecież przed, przed tym was ostrzegaliśmy, on się, on się nie zmienił, jest ryzyko, że się już nie zmieni? Ale dobra, przy Hawercie jeszcze zostawię ten znak zapytania. Natomiast... Hawer de facto jest podstawowym zawodnikiem. On... Tak, tak. Natomiast Nketych, ale używanym w rotacji. Nketych, Nelson, Smith Row to jest w ogóle piłkarz, którego chyba, na którym postawił krzyżyk karteta. Takie mam wrażenie, bo on zawsze wchodzi w 89. minucie. Wiele więcej czasu już rzadko, kiedy dostaje ten piłkarz. A szkoda, bo on te swoje króciutkie epizody zazwyczaj miał takie pozytywne, wnosił jakieś ożywienie. Na tej pozycji, o której za chwilę pomówimy, która jest teraz problemem Arsenalu. Ale to nie są tacy jakościowi, rzeczywiście rezerwowi zmiennicy jak w przypadku. Liverpoolu, tylko że wydaje mi się, że Klop też umiejętnie buduje tych swoich rezerwowych, stosując pewną rotację. Raz dając szansę tym, raz innym. W arsenalu jest szablon w zasadzie. Jest grono podstawowych piłkarzy, z których Arteta korzysta, po godzinie zawsze wpuszcza Ketiacha. 10 minut później zawsze wpuści Nelsona. Yy, ale moim i zdaniem i w i wynika, wynika to z tego, że ci zawodnicy wyraźnie odstają. Tak jak w Liverpoolu masz na przykład zawodników tak Gakpo, Nunez, Jota, Salach, Diaz. I każdego z tych pięciu możesz postawić w tej trójce ofensywnej. A czasem nawet klub wybiera takie, takie ustawienie, że grają w czwórkę. Po prostu tak. jeden z nich gra w pomocy. Ale to, są tak naprawdę, to jest rywalizacja pomiędzy piątką o trochę innej charakterystyce, ale na bardzo wysokim poziomie. Nawet może odbić do Manchesteru City. Na lewej stronie jest rywalizacja, czy też będzie, jak będą obaj zdrowi, doku Grilisz. Doku świetnie wszedł w sezon. Grilisz potem odbudował się w tej drugiej części rundy jesiennej, gdzieś tam, powiedzmy, w grudniu. Dobry grudzień zaliczył w Arsenal. Nie ma takiej rywalizacji w ofensywie. No to dobrze, no to, ale to do kogo są pretensje teraz? No do Artety i do Edu, tak? No przecież zbudowali te kadry dość świadomie. Dopiero przedłużyli kontrakty z Nelsonem i z Ketiachem, gdzieś chyba traktując ich jako wartościowych rezerwowych. Ta wiara Artety w Ketiacha jest ogromna, mam wrażenie. Przychodzą oferty za tego piłkarza, on go, nie chce, on go nie chce sprzedać. Jakby uparł się i ten upór to też jest pewien zarzut od kibiców Artety, że na pewnych piłkarzy, z pewnych piłkarzy jak już zrezygnuje, to rezygnuje na dobre. Patrz Smith Row. jak kogoś wierzy, to wierzy wbrew całemu światu, patrz Nketiach czy Havers na razie ale nikt nie bronił Artecie zbudować tej kadry na wzór y, Jurgena Klopa. Okej, okay, no mają status wychowanków, Nelson in Ketiach, może to jest jakiś atut, ale jednak da się zbudować tę kadrę wobec wymogów rejestracji i ma, mieć tak mocny a tak jak ma, jak ma Liverpool. Natomiast wydaje mi się, że możesz też w jakiś sposób budować swoich, swoich piłkarzy, a Arteta korzysta z jednak z, wąskiej gron, z wąskiego grona piłkarzy, najmniej wykorzystanych piłkarzy w tym sezonie w Premier League, to jest Arsenal. Oczywiście obok kilku innych drużyn, w tym Liverpoolu, co ciekawe, ale już mecz... Pucharu Anglii. Zobacz, jak dobrze reaguje Klop na to, co się dzieje w trakcie spotkania. Trudna pierwsza połowa. Dokonuje Roszat w ataku. Nie mając Salaha szuka innej opcji na prawe skrzydło, ściąga Eliota z, pomocy, z ataku do pomocy, przesuwa Gakpo do ataku, a Diaza na prawą stronę. Przesunięcie Diaza na prawo, a Nuneza ze środka na lewo, zupełnie otwiera większą swobodę drużynie Liverpoolu, która dużo groźniej już atakuje w drugiej połowie. Kiedy wchodzi na boisko Martinelli w drużynie Arsenalu i Trent ma z nim spore problemy, to wpuszcza młodego Conor'a Bradley'a, klop i ten piłkarz wspierając Trenta, w zasadzie neutralizuje do końca meczu Martinellego. To jest kolejny zarzut do Artety, że on ma ten swój szablon zmian, niczym kiedyś wręcz Mauricio Sarri w Chelsea i brakuje mu czasami planu B, bo plan A Arsenalu na mecz z Liverpoolem był dobry. Można mieć tylko było pretensje do piłkarzy, że go kiepsko egzekwują, podejmując złe decyzje, kiksując, czasami panikując w wybranych sytuacjach, ale kiedy plan A nie funkcjonuje, przegrywasz, Arteta nie bardzo wie, jak reagować. To już jest któryś raz, nie tylko, w tym, nie tylko w tym sezonie. Tak mi się wydaje. No, przede wszystkim... jak spojrzy... Klopp z nim ten mecz wygrał. Arteta ten mecz przegrał, wydaje mi się w dużym stopniu. Też jak spojrzymy na to... Yy... Jak chcielibyśmy przewidzieć 11 arsenalu w porównaniu do tych drużyn pozostałych z czołówki, no to jest to zdecydowanie najłatwiej zrobić. Bo tak naprawdę nie ma na ten moment, jeśli wszyscy są zdrowi, przynajmniej ci zawodnicy potencjalnie z podstawowego składu, no to, to ten skład wymienimy tak? Raja, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Havertz, Odegard, Jesus, Martinelli, Saka. Tu, tu nie ma żadnej dyskusji. Część jest to powód, powód kontuzji. Tak, no bo no próbował. Ewentualnie Tomijasu z zinczenką pewnie mogliby, czy też Tomiyasu za White'a. No to... e... Próbował zacząć sezony jednak z Timberem. E... Tak tak. No, z Timbera teraz nie ma Artej... on, on jest na długo. Próbował z Partejem, tak? Więc tu też gdzieś powiedziałbym, że no, można w ten sposób. Ale w ataku? Okej, okay, pełna zgoda. E... Czasami Trosart dostawał szansę i w zasadzie to jest jedyny taki. E klasowy rezerwowy, tak? Ktoś taki, o kim byś powiedział, że nadawałby się jako też rezerwowy na przykład do Liverpoolu właśnie, czy do Manchesteru City, że okej, że to jest piłkarz, który coś wniesie z ławki, ale on akurat też jest ostatnio w dużym dołku. I kiedy zagrał na przykład z West Hamem od początku, to wyglądał bardzo słabo i z ławki też na razie nic nie wnosi. To rzeczywiście, Belk jest bez formy. I takie dwie rzeczy, bo mówimy o to Artecie i jego decyzjach, no to z jednej strony nie było wzmocnienia latem linii ofensywnej być może bazując na tym, ile goli strzelił Arsenal w poprzednim sezonie, że to był rewelacyjny wynik, patrząc na w ogóle historię Arsenalu. Drugą rzeczą, takiej, której trochę zaniechano, nie wiem czy się zgodzisz, ale mm, to była sytuacja po kontuzji Timbera i rozwiązanie tego, jak ma to wszystko wyglądać na, na lewej obronie, bo, bo troszkę, e, albo nawet nie trochę, Arsenal cierpi, kiedy gra tam z Niczego w meczach z mocnymi rywalami. Dwie ostatnie mecze, dwa ostatnie mecze takie na wyjazdach z silnymi przeciwnikami, czyli Aston Villa i później Liverpool, to są gole tracone wyraźnie jego stroną. Tak jakby rywale doskonale wiedzieli, którym korytarzem boiska akurat się przedostać, bo, bo jest tam ktoś, kto okej, okay, w rozegraniu daje bardzo dużo i to to jest chyba takie słuszne powiedzenie, że czasem plusy przeważają minusy w przypadku z ale czasem te minusy idą na, na pierwszy plan. Więc tutaj na pewno kontuzja Timbera bardzo dużo pokrzyżowała i, i prawdopodobnie on mógłby tam grać. To wejście było niezłe. Kładam szkoda... da też kontuzji. Tomijasu, bo, no bo też tam rósł. Mimo, że jest prawonożnym zawodnikiem, zupełnie innym niż Zinchenko, ale, ale dawał dużą taką pewność w defensywie. Zakładam, że Arteta jednak wyszedł z założenia, że no mam trzech piłkarzy ewentualnie na tę pozycję: Zinchenkę, Kiviora i Tomijasu. Tak? Chociaż Kiviorowi to chyba jest krzywda wyrządzana tam dosyć dużo. Właśnie tak do tego zmierzałem, że to nie jest pozycja Jakuba Kiwiora. on sobie na niej nie radzi. Wpychany gdzieś, wiadomo, w tym rozegraniu do pomocy. Ani koledzy nie bardzo chcą mu podawać, widać, że tam nie ma zaufania, jeszcze, nie wiem, czy ono kiedyś, ta, ta nic zaufania zostanie zawiązana, ale wydaje mi się, że Jakub Kiwior jest przede wszystkim stoperem i chyba, chyba nie daje rady w tak zaawansowanej roli, jaką musi pełnić Zinczenko, Zinczenko ostatnio kontuzjowany. To Miasu niestety też często kontuzjowany, bo kiedy grał rzeczywiście to na tej pozycji rósł, on daje dużo większą taką stabilność i, i spokój w defensywie w porównaniu do Zinchenki i Kiwiora to już, to już w ogóle. No ale teraz też wyjechał na Puchar pytanie czy Arsenal nie będzie rzeczywiście tak na krótko, może w formie jakiegoś wypożyczenia szukał piłkarza, który, który coś pomoże na tej, na tej pozycji, o tych potencjalnych transferach to jeszcze sobie Porozmawiamy, ale rzeczywiście, może tutaj też został popełniony jakiś błąd w tym, w tym, w tym planowaniu. Natomiast czy mógł zakładać Arteta, że, że Zinczenko będzie grał tak słabo w defensywie? Pewnie mógł, bo to jest problem Zinczenki od, od dawna i gdzieś mówiono, że Zinczenko to jest trend Arsenalu, no ale jednak trend daje dużo więcej w ofensywie i u niego te plusy wyraźnie przeważają na tle. Minusów, a on też się rozwinął w tym sezonie. I już będzie ma lepszą ochronę ze strony stopera Liverpoolu, tak też jest. bądź czasem pomocnika. To było dobrze widać w meczu z Arsenal. Okej, okay, bo też rozmawiamy w momencie, w którym Konate jest w formie doskonałej, a Gabriel ostatnio gra słabiej. Więc, więc rzeczywiście to pewnie jest też kolejna, kolejna sprawa. No dobrze, to powoli wybiegając ku przyszłości. Po pierwsze. Ja widzę trzy pytania. Po... Ale to jeszcze jedna rzecz, okay. wydaje mi się, ta z teraźniejszości, czyli to, na ile w Arsenalu przeszkadza albo przeszkodziło to, co się w bramce wydarzyło. Bo też jestem ciekaw Twojego zdania. No, rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście w ostatnim odcinku, dla mnie to nie jest jakiś, jakiś największy obecny problem Arsenalu. Ja bym powiedział, że okej, okay, to już mówiliśmy nie raz, że Raja mało dał. I miał bardzo nerwowy początek, ale ostatnio nie, bym, nie powiedziałbym, że to jest jakiś największy problem w Arsenalu. Podobało mi się na przykład to jego wznowienie. Okej, okay, no jeden z niewielu przykładów, ale, ale Arsenal po prostu strzela ostatnio niewiele goli, więc, e, więc pamiętam po prostu te akcję z sylwestrowego spotkania z Fulham, kiedy dobrze szybko wznowił grę ręką Davi Raja, bo ma, Arsenal mało strzela goli po szybkich atakach, rzadko korzysta z tego, że bo też rywale nie chcą, nie chcą podchodzić, bo, bo wiedzą, że to może być dobra broń Arsenalu, a Arsenal ma problemy z tą grą w ataku pozycyjnym, natomiast to była dobra akcja, wznowy za, rozpoczęta przez, przez Raję. Ramsdale bronił bardzo dobrze w spotkaniu z Liverpoolem. Jedna ta świetna interwencja taka na refleks po strzale chyba Diaza. Ale już uważam, że przy golu straconym mógł się zachować lepiej, bo to jest pewna przypadłość Arona Ramsdale'a. To jest problem, który już miał w zeszłym sezonie. Puste przeloty przy dośrodkowaniach ze stałych fragmentów gry. Okej, okay, to było bardzo dobre dośrodkowanie trenda takie idealne na chaos. I ten chaos wywołał w zasadzie można się pewnie czepiać każdego z trójki Gabriel, Kiwior i Ramsdale w tej sytuacji. To nie było potrzebne. Jakby zgadzam się z tobą, że to było szukanie trochę dziury w całym. Że wydaje mi się, że inne kwestie były. były to... Lepsze stało się wrogiem dobrego. Tak? tak. Ale też z drugiej strony obecnie nie uważam, że to był jeden z głównych problemów w arsenalu na ten moment. Aczkolwiek wielokrotnie w tym sezonie rzeczywiście brakowało raji też. Najpierw w spokoju pewności siebie, później y, z czasem jego gry, później pewnych dobrych decyzji i, i centymetrów też w niektórych sytuacjach na pewno. On Zuton, to się, on się specyficznie wyjaś. ustawia też przy dośrodkowaniach. Y, wychodzi dość, dość wysoko, staje tam środ na środku. Często rywale próbują tych piłek za kołnierz, a przy jego braku centymetrów, to czasami się odbija arsenalowi, arsenalowi czkawką. Nie wiem, co będzie z Ramsdale'em. Ja też nie jestem fanem koniec końców tej decyzji, bo, bo tak jak mówisz, to lepsze wrogiem dobrego. Nic z tego generalnie fantastycznego nie wynikło. A miał Arsenal całkiem dobrego bramkarza, ale zobaczymy. No, znamienne, że w tym meczu z Liverpoolem, kiedy zaliczał dobre interwencje Ramsey, tak bardzo się cieszył, uśmiechał się wręcz, jakby śmiejąc się trochę ku, ku ławce rezerwowych. Ale no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. A jest jeszcze jedna pozycja, tak właśnie wracając trochę do przyszłości, a zostając w teraźniejszości, czyli ta lewa ósemka, bo mówiłem w przypadku Smitharo, że pewnie to był piłkarz, który, który mógłby być próbowany w tych spotkaniach bardziej ofensywnych na tej pozycji. Czasami jest próbowany rajs, kiedy na przykład wychodzi Jorzinho, nie wiem, czy to jest jego pozycja. Jest próbowany Havertz, był próbowany, próbowany Trossard, on się też nie odnajduje dobrze na tej pozycji i szuka, cały czas szuka Mikel Arteta, tego następcy Granita Czaki, na razie nie znalazł moim, moim zdaniem. Jeden z kibiców zwrócił uwagę, że w zeszłym sezonie Arsenal też miał problemy, kiedy Czaka nie grał w podstawowym składzie. Tych meczów było bardzo niewiele, ale rzeczywiście tak było, bo to było spotkanie z Southampton na przykład, 3 do 3. Takie chaotyczne, źle zaczęte przez Arsenal, i to było spotkanie z Bormów po golu Nelsona w samej końcówce, kiedy też Arsenal miał problemy, żeby ten, ten mecz wygrać no nie ma tego, tego, tego następny Czaki i Arsenal generalnie bardzo mało bramek strzela po atakach tymi półprzestrzeniami, w tych miejscach, gdzie jest z prawej strony odegard, a z lewej no nie ma na razie nikogo, bo tam miał być Havertz, ale, ale on się w tym graniu zupełnie nie odnajduje jest to na pewno jakiś, jakiś problem Arsenalu. Kiedy patrzysz na piłkarzy, którzy notują kluczowe podania w drużynie Arsenalu, no to jednak nadal są Saka i, ha i odegard na, główny, na pierwszym miejscu, później Martinelli, ale Havertza tam próżno, próżno szukać i w ogóle kogoś, kto by z tej lewej strony pomagał, pomagał Martinellemu. Też Brazylijczyk ma ciężko, bo on jest często osamotniony. Specyfika gry Zinchenki sprawia, że, że ten, na tym lewym skrzydle Martinelli często dostaje piłkę, kiedy Arsenal atakuje pozycyjnie na głęboko ustawionego rywala i radź sobie chłopie, drybluj, może coś z tego, może coś z tego będzie, ale nie wiem, czy to jest piłkarz tak, takiej klasy, i na pewno nie w takim momencie i nie w takiej formie, żeby, żeby takie, takie sytuacje wygrywał. No w ogóle Jamie Carragher twierdzi, że Arsenal nie ma napastników klasy światowej. Może coś z tym jest. Chociaż Saka uważam, że jest napastnikiem klasy światowej, jest skrzydłowym klasy światowej, ale czy Jezus i Martinelli? Może rzeczywiście może rzeczywiście no i jeszcze ta, ta lewa ósemka, jak powiedziałeś? Havers był tym najpoważniejszym kandydatem, żeby wejść w buty czaki, choćby ze względu na wysokość transferu, bo nie kupujesz po to za, za tyle pieniędzy zawodnika, żeby siedział na ławce rezerwowej. Ale jest dwóch zawodników w klubie, którzy są już od dłuższego czasu, jeden bardzo, bardzo długo, czyli Smith Rowe i Fabio Vieira. I to są zawodnicy, których nie udało się Artecie zbudować. O to mi właśnie chodzi, że Arteza nie buduje tych, tych piłkarzy. Wiesz, no okej, okay, Row wrócił, Smith Row wrócił po kontuzjach. Bejra jest teraz kontuzjowany, ale przyszedł za duże pieniądze, dużo sobie po nim obiecywano. No nie, ma, nie ma tych piłkarzy zbudowanych gdzieś przez, przez sztab, którzy by, którzy by mogli naciskać na podstawową jedenastkę, a z czasem przybijać się do wyjściowego składu. Takich piłkarzy, o których w przypadku Liverpoolu możesz wskazać, jak Curtis Jones, Harvey Elliott, choćby, którzy zawsze jak zagrają, to zagrają dobrze. Możemy przejść do, do przyszłości. No dobrze, no więc tak, co do tej przyszłości widzę trzy, trzy sprawy. Pierwsza to ta najbliższa, styczniowe okno transferowe, gdzie ty widzisz te, te, te luki do uzupełnienia w tej dość wąskiej kadrze Arsenalu. W przypadku City ta kadra jest wąska, ale chyba świadomie. Jakby akceptują to ze wszystkim, co to przynosi. Natomiast w przypadku Arsenalu wydawało mi się, że liczyli, że ta kadra nie jest taka wąska, jak ona się być wąską okazuje. Kontuzje, o których mówiliśmy... Trudno, to się zdarza. Timberto Miasu, sytuacja cała w obronie partej, jako defensywny pomocnik, Fabio Vieira jako piłkarz na tą potencjalną lewą ósemkę, ale jednak klub, który słynie z takiego patrzenia w przód, chce się prezentować, pozycjonować, jako taki dobrze planujący, jako klub, który szybko przedłuża kontrakty swoich najlepszych i nie tylko najlepszych, jak już ustaliliśmy piłkarzy. Jednak obudził się trochę, mam wrażenie, z ręką w nocniku teraz, w styczniowym, w tym momencie. I wydaje się, że ma dużo, dużo tych dziur do, do zasypania, bo co by było gdyby Declan Rice doznał kontuzji? Albo co by było gdyby Bukayo Saka odpukuje... Nie, tak się nie mówi, przepraszam, odpukałem, w niemalowane. Gdyby Bukayo Saka doznał kontuzji. To jest od, od dawna problem i wszyscy w zasadzie to sygnalizują. Arteta trwa z tym Saką, który gra w zasadzie w każdym meczu po 90 minut i nie widzi innego rozwiązania wydaje mi się na ten moment. Czy dla ciebie... No właśnie pozycja skrzydłowego, ósemki, obrońcy, napastnika, to jest, która z tych jest priorytetowa? Czy może spokojnie, styczeń jest luźniejszy, jest teraz obóz w Dubaju, jest czas, żeby odpocząć, odetchnąć, przemyśleć pewne sprawy i przede wszystkim nabrać na nowo sił, bo też u tych piłkarzy widać zmęczenie. To jest pierwsze pytanie, a dwa kolejne za chwilę. Myślę, że Arsenal się musi poruszać w rzeczywistości i jeśli sprowadzi jednego zawodnika, to już będzie dużo, bo Myślę, że też jak się odwołujesz do takiego działania racjonalnego, to, to nie będzie tego panic buying, jak to, jak to często na, na wyspach. Ale może panic loans. Pytanie, kogo jesteś w stanie sprowadzić na, na wypożyczenie, w jakim momencie jego kariery do takiej drużyny jak Arsenal, która faktycznie już potrzebuje tylko i wyłącznie takich zawodników naprawdę na najwyższym poziomie. Bo, bo pewnie moglibyśmy się odnieść do tego, co robi Tottenham sprowadzając Timo Wernera i, i teoretycznie... Arsenal pewnie mógłby też się starać o takiego piłkarza i o, taki, o taką transakcję. No bo to też byłby zawodnik do ofensywy, ale z kolei też piłkarz po, po przejściach i, i to nie jest pewnie. To jest ktoś taki, kto może tobie wypali, może, może nie. Jeśli chodzi o te pozycje. No to pewnie ktoś do, do ofensywy, to jest to najważniejsze, co mógłby zrobić Arsenal, ale czego prawdopodobnie nie zrobi. No takie są wysyłane dość jasne komunikaty, bo, bo też czy skrzydłowy za Sakę, znaczy za jako jakaś alternatywa, bądź też na przykład przyjście takiej typowej dziewiątki dałoby możliwość, żeby grał Jesus na prawej stronie. Też grywał przecież Manchester City, więc też mógłby odciążać Bukayo Sakę. Dlatego kto, ktokolwiek do... Do ofensywy na pewno by się przydał. Pytanie, czy, czy są takie plany? Raczej nie. Nawet ta struktura pozyskania Dawida Rai pokazywała, no, że Arsenal już nie ma chyba takich środków, żeby czyli wypożyczenie, plus wykup w przyszłości w kolejnym oknie transferowym tym. Tym letnim pokazując, że chyba Arsenal na ten moment nie jest przygotowany na to, żeby wykładać jakieś naprawdę bardzo duże pieniądze. Iwantoni. To nie chce naginać finansowego fair play. Toni to byłaby pewnie transakcja grubo ponad 50-60 milionów funtów, jak nie, jak nie w ogóle więcej. Myślę, że troszkę kot w worku jednak no bo piłkarz pół roku bez gry. Tak, też pytanie, jak piłkarz odnajdujący się w zupełnie innej drużynie niż Brentford? No, w Brentford no, on grał często tak, że długa piłka od Dawida Rai, on przyjmował, miał zupełnie innych zawodników w Od Dawida Rai. Od od Davida Davida Rai tak. o tym, że Arsenal chce grać często bardziej bezpośrednio, ma chce być wysoki, silny, więc może ta dziewiątka. Taka Byłoby, byłby to zupełnie zawodnik o innej charakterystyce niż Gabriel Jesus, więc jest na pewno taka, takie myślenie, kurczę, on dałby nam zupełnie coś innego, inne możliwości. Ale to jest pewien scenariusz chyba sens fiction na ten, na ten moment, więc pytanie, czy jest go po prostu sens rozważać, czy, czy właśnie Arsenal nie pójdzie raczej tą drogą, trochę odpocznijmy, odpadliśmy już z Pucharu Anglii, nie gramy oczywiście w Pucharze Ligi, bo, bo stamtąd też Arsenal dość, dość szybko odpadł, to jest zresztą wątek, który ty wrzucałeś u siebie na, na Twitterze ostatnio, jak słabo idzie Arsenalowi generalnie w Pucharach krajowych, czy nawet tych europejskich za, za Mikel Artety, bo można powiedzieć w tym momencie zwycięstwo w tym pucharze Anglii pandemicznym w tym 2020 roku na początku kadencji Artety to jest jakiś taki miły wyjątek, a nie, a nie reguła, bo, bo tak naprawdę Arsenal co chwilę odpada na, na wstępnych. Etapach. Jest okazja, żeby się trochę przegrupować, odpocząć, potrenować i, i załapać to znów świeżość, wrócić do tego, co jednak Arsenal chciał grać chyba na początku sezonu, bo te wyniki się, się wtedy zgadzały, by być może też dokonać pewnych takich drobnych korekt. I wydaje mi się, że to będzie droga, jeśli patrzymy tak na rzeczywistość, dość twardo stąpając, a nie wymyślając tu teraz trzech zawodników, którzy mogliby by trafić, bo to by się pewnie przydało, ale to się po prostu nie wydarzy. Arsenal pewnie liczy, że Thomas Party w końcu będzie kiedyś gotowy do gry. To nie jest piłkarz, na którego dzisiaj można liczyć. Stracił po prostu pierwszą część sezonu, więc albo będą chcieli, żeby on grał, albo będą chcieli może go sprzedać, bo Arsenal chyba próbuje go sprzedać w zasadzie co pół roku. A gdyby udało się go sprzedać, to może część z tych środków zostanie przeznaczona na Amadu Onane, bo to jest piłkarz, który jest mocno łączony z Arsenalem. Kibice Arsenalu, którzy się lubują w śledzeniu bardzo mocnym tych wszystkich transferowych plotek, już wypatrzyli jego agenta w, w Londynie. I, I rzeczywiście to, to jest taki piłkarz młody, wysoki, silny i dość uniwersalny, który przydałby się albo jako partner do środka pola dla Rajsa, Albo jako potencjalny zastępca Deklana Rajsa, gdyby ten też potrzebował chwili odpoczynku, bo też ma delikatny dołek już, już formy. Piłkarz, który gra w zasadzie wszystko od początku sezonu i pewnie byłby troszeczkę, troszeczkę tańszy niż Antony, a nawet, a nawet na pewno. Onana. no teraz to jest chyba nazwisko najmocniej łączone z Arsenalem, no ale znowu nie jest to taki piłkarz, który daje ci przebojowość ofensywną i jakieś umiejętności indywidualne, które sprawią, że kiedy drużynie nie idzie, to on, to on strzeli gola. Weźmie na siebie odpowiedzialność zagrywa ataku. No nie, to nie jest taki profil, mm, profil zawodnika, więc pewnie będzie próbował po prostu Arsenal przewrócić do formy tych piłkarzy, którymi y, obecnie y, dysponuje, ale kiedy wydajesz latem 200 milionów funtów na transfery, a nie ściągasz nikogo w zasadzie do ofensywy, kto, kto do, dokłada dokładać coś ekstra względem poprzedniego sezonu, no to jest to jakiś twój kamyk do ogródka. Innymi słowy, no bo nie mamy pretensji o transfer Rice'a, który okazał się bardzo dobry, czy Timbera, który po prostu wyglądał świetnie, ale doznał szybko kontu, poważnej kontuzji. Natomiast transfer Haver na razie się troszeczkę nie broni. I to jest taki dowód znowu na ten upór Artety. Jakby Arteta, ja całemu światu pokażę, że ja z tego Hawerca zrobię dla nas dobrego piłkarza, chociaż to nie jest jego pozycja, bo nie wiadomo jaka jest. To jest niby dziesiątka, a u nas będzie grał albo ósemkę, albo dziewiątkę. A dziesiątkę nie, a dziesiątkę nie do końca, ale ja wszystkim pokażę, że u mnie będzie dobrze grał. No na razie nie do końca. Ok, strzelił chyba już te cztery, cztery gole, kilka rzeczywiście ważnych, jak wspomniany z Brentfordem, ale ale ma duże te wahania formy. Ma duże wahania dwa, trzy formy. Ma dobre więc. tygodnie, tylko to jest za mało. Kiedy kupujesz tak. jednak reprezentanta kraju za 60 pieniądze. milionów, to, to tak oczekujesz jest. tego, żeby trochę jak Rise, Wzniósł się czy ten poziom gry na pół poziomu wyżej, poziom wyżej, żeby, żeby był twoim dużym atutem, a w przypadku Hawerca czasem było tak, że na siłę się trzeba było dopatrywać tych tak. pozytywów. Dostał przecież też w tych, tych bramkach, o których wspominasz na no jeden to jest karny, który dostał od kolegów, po... Oni chcieli go też tak trochę podbudować, to staje się z Bormów było, było spotkanie, więc no to jest na pewno za mało, jak na tę kwotę, która mocno uszczupliła budżet Arsenalu, a jednak na ten moment nie dała takich korzyści, jakie za tę kwotę dać. Powinna, no bo to potencjalnie zamknęło pewnie jakąś inną, potencjalną transakcję. No, choćby do ofensywy, chociaż no, po odejściu Granita Czaki było jasne, że trzeba tę pozycję wzmocnić i, i mówię o pomocy i, i też Arsenal no, był tego świadom nie od. nie nagle, tak? Bo o odejściu Czaki już się mówiło gdzieś tam w drugiej części poprzedniego sezonu. Wytypowano Hawerca, a ten moment trochę za mało. Tak jest. No i dwa kolejne pytania, to w sumie chciałbym. Połączyć. Z jednej strony, czy ty już przekreślasz szansę Arsenalu na Mistrzostwo Anglii w tym sezonie, patrząc na to, jak prezentują się rywale? Jednak, mając w tył głowy, że jeszcze taki y, kryzys, czy kryzysik w przypadku Liverpoolu, nie nadszedł. Były jakieś gorsze spotkania, ale taki, taki dołek, jaki ma teraz Arsenal, nie nadszedł. Wydaje się, że City już ten dołek przewalczyło. Chyba on już był bez Kevina De Bruyne i bez Rodrigo to kilka tygodni y, temu. Ta strata, no przecież Arsenal dwie kolejki wcześniej był, był liderem. Ba, gdyby wygrał z Fulham, no to jeszcze przed spotkaniem Liverpoolu na ten jeden dzień znowu byłby, znowu byłby liderem. Zakończyłby ten 2023 rok na pierwszym miejscu w tabeli. Teraz jest znowu czwarty i traci już pięć punktów do Liverpoolu. Czy to pięć punktów, ale też po prostu gra Arsenalu sprawiają, że ty nie wierzysz w to, że oni się włączą na dobre na wiosnę do walki o mistrzostwo? I od razu drugie pytanie, które chciałbym z tym połączyć. Co z przyszłością Mikela Artety. No bo wiesz, kibic Arsenalu to kibic niecierpliwy. Już pojawiają się głosy, że Mikel Arteta pracuje już dość długo, dostał ogromną autonomię. To jest w zasadzie jego klub w tym momencie. To jest człowiek, który podejmuje najważniejsze sportowe decyzje w tym klubie. Zbudował sobie w nim prawie taką władzę, jaką miał Arsen Wenger w pewnym momencie. Odpowiada za wszystko firmuje wszystko, więc ponosi w dużym stopniu odpowiedzialność. Nadal ten wygrany Puchar Anglii w 2020 roku pozostaje jego jedynym trofeum. W tym sezonie już z gry o dwa trofea się wypisał. Odpadł wcześniej z Karabao Cup, teraz odpadł znowu z FA Cup. Zostaje albo walka o mistrzostwo, dlatego łączę te dwa pytania, Albo Liga Mistrzów, ale sami powiedzieliśmy przed chwilą, że trudno w to wierzyć. Co tu kryć? Arsenal po prostu nigdy Ligi Mistrzów nie wygrał. A za Artety nie najlepiej się też prezentował w europejskich pucharach. Zawsze odpadał z takimi potencjalnie niżej notowanymi rywalami. No właśnie, kolejny sezon bez sukcesu. Co byłoby sukcesem Arsenalu, tak patrząc w tym momencie? I jak długo jeszcze Arteta jest bezpieczny? Spodziewałem się, że długo. Mimo wszystko musiałaby nastąpić jakaś katastrofa w Arsenalu, żeby on się pożegnał z tym klubem. Natomiast te pięć punktów to nie jest problem na tym etapie sezonu. To, to jest taka strata, którą można odrobić tak naprawdę w 4-5 spotkań. Problemem jest to, jak Arsenal w ostatnich tygodniach grał, a przede wszystkim, jakie osiągał wyniki. Więc myślę, że odpowiedź tak naprawdę na to pytanie to poznamy. W połowie lutego, może na koniec tego miesiąca, czy Arsenal dalej będzie w grze o, o mistrzostwo? Bo, bo, tak jak powiedziałeś, raczej spodziewamy się, że Manchester City się będzie już tylko rozpędzał, bo wraca Kevin De Bruyne i, i chyba ten gorszy czas, trudniejszy zespół Guardioli ma za sobą. Zobaczymy jak Liverpool da radę bez Mohameda Salaha, jak w ogóle długo będzie musiał sobie radzić bez niego, ale raczej ekipa chyba zajdzie dalej niż, niż bliżej w Pucharze Narodów Afryki, więc ta, ta nieobecność może się ciut przeciągnąć. Dlatego dużo meczów nie ma. Teraz w styczniu zagra z Crystal Palace. no To jest taki mecz, który absolutnie trzeba wygrać i tu tu chyba żaden inny scenariusz nie wchodzi w grę, chociaż... Nawet w poprzednim sezonie te mecze oczywiste do wygrania, jak Bormów czy, czy Southampton, to wcale tak nie, nie było. A Crystal Palace to też jest drużyna. Oni potrafili na City zremisować. Oni przyjadą ustawienie przez tego bardzo doświadczonego Roya Hodgsena, który będzie chciał przede wszystkim pewnie wybijać taką grę w piłkę Arsenalowi, więc to też wcale nie jest oczywiste, że, że to pójdzie gładko i łatwo. To, to znowu będą dwa podobne mecze, bo później jest Nottingham Forest na wyjeździe. Czyli to będą te same mecze co West Ham, który już wie, jak Arsenal ogrywać, bo już go wcześniej grał w Pucharze Ligi. I tak, tak samo zagra Crystal Palace, tak samo zagra Nottingham Forest, które przecież w zeszłym sezonie dokładnie w ten sposób wygrała z Arsenalem u siebie 1 do 0. E, więc teraz, a teraz trochę na fali z nowym menedżerem, więc to też są potencjalnie takie skórki od banana, ryzykowne mecze dla Arsenalu, ale już po prostu nie może sobie pozwolić na kolejne porażki. To, co na pewno Arsenal musi utrzymać w tej pierwszej części sezonu, no to mimo wszystko dość szczelną defensywę. Bo tutaj. E... Okej, okay. oni ostatnio stracili trochę więcej tych goli, niż też statystycznie powinni, bo okay. ostatnie dziewięć meczów to jest jednoczyste konto. Dużo było takich błędów przy stałych fragmentach gry, nagle zaczęła Arsenal tracić bramki po porzutach różnych rywali, czego w sumie przez ostatni, to nawet nie ten sezon, tylko ten poprzedni też byli zespołem jednym nie z najlepiej. Ale wielu broniąc. okazji? A strzelają z nich zawsze gole Arsenalowi, to jest problem. Tak jak mówisz, West Ham, Fulham, Liverpool, w każdym z tych meczów Arsenal tracił gole po, rzucie, po rzutach rożnych. A przecież wcześniej chwaliliśmy go za stałe to była siła. gry. To była siła. Generalnie sobie spojrzymy na dopuszczanie do, do strzałów, no to Arsenal jest w absolutnej ligowej czołówce, jeśli chodzi o w zasadzie niedopuszczanie, bo chodzi o to, żeby jak tych, tych strzałów było jak najmniej. Ale ostatnie 7 meczów, jeden gol z goli oczekiwanych sześć a 6 goli straconych w goli oczekiwanych dla rywali 3,3. To, to pokazuje, jak, jak arsenal, po pierwsze, jest nieskuteczny, a po drugie, traci więcej goli po różnych błędach, których aż tylu nie, nie powinien tracić. Więc no, patrząc tak szerzej na defensywę, mimo wszystko, nie wydaje mi się, żeby ona była w tym momencie aż takim ogromnym problemem. Może ta lewa strona, tam gdzie jest Zinchenko, dopóki nie wróci to miasu, to, to pewnie w tych meczach, szczególnie z silniejszymi przeciwnikami, oni będą starali się to wykorzystywać. No ale teraz najważniejsze to jest po prostu doprowadzić do takiej pewności siebie, do przekonania, o, o umiejętnościach, od takiego większego luzu Saka i Martinellego. No i pytanie też, co zdrowotnie z Gabrielem Jezusem, bo tu się też ciągnie za, za Arsenalem ten, ten problem jego zdrowotny. On jednak trochę za często wypada. Ja nie mam żadnego przekonania, że Edwin jak to jest zawodnik na grę o Mistrzostwa Anglii. Może o Ligę Mistrzów, gdzieś o czwórkę. Może, ale nie, no, nie, o to jest, to jest, nie o mistrzostwo Anglii. To, to jest to... napastnik na Crystal Palace, tak? które, które chciałoby go ściągnąć. nie, na, nie na mówię, mówię o czwórkę jako rezerwową oczywiście nie w podstawowym składzie, A, bo no o tym to w ogóle nie, tym nie, nie, nie myślimy. Więc pytanie: Co ze zdrowiem Jezusa? No i na ile uda się odbudować, trochę dać odpocząć? Sakę, Martinellego. Może znaleźć jakiś nowy pomysł na tę pozycję 8, o której rozmawialiśmy. To szczerze, nie wierzę jakoś bardzo nad tym, żeby nagle Kai Havertz przez dwa tygodnie przerwy stał się innym zawodnikiem. Miał tyle czasu, żeby się nim stać, takim pewniejszym siebie, bardziej przekonanym o, o swoich umiejętnościach, o tym, co robi na boisku, że nie wiem, czy można liczyć, że parę dni w Dubaju nagle odmieni go w jakiś super sposób. Smifro to byłaby wielka. Wielka odbudowa. Też za bardzo nie, nie jestem do tego przekonany. Może Bardziej się zdziwię, że jeżeli Row będzie dostawał więcej minut niż jeżeli odejdzie po prostu, że Arsenal spróbuje go, spróbuje, spróbuje go sprzedać, bo wydaje mi się, że rzeczywiście nie wierzy już w niego Mikel Arteta. Szkoda, szkoda. Powtórzę się. Jeszcze raz też, jeszcze jeden kamyczek na koniec do ogródka Artety. Kibice mają do niego pretensje, że tak mało daje szans młodym piłkarzom. Piłkarzom z Akademii, którzy mają ponoć duży potencjał. No pamiętasz początek zeszłego sezonu i debiut Itana Wanneriego, 15 Stolatka w spotkaniu z Brentfordem chyba od tego czasu nie zagrał żadnej minuty w Premier League. Po co to było w ogóle taka, taka szansa? ponoć bardzo utalentowany piłkarz. Chciało go pół Premier League, on przedłużył kontrakt z Arsenalem, nie dostaje żadnych e, szans. E, e, Kozier dubery, e, e, Louis Maiskeli i tak i tak dalej. No to są piłkarze, którzy wiesz, Lino Sousa, można siedzą na ławce w meczu z Liverpoolem. I Klop w tak newralgicznym momencie wpuszcza dwóch młodych z ławki, a Arteta nie. Arteta wpuszcza jednak konsekwentnie znowu Nketiacha i, i Trossarda, który dopiero wrócił po kontuzji. Więc to, to też pewnie można mieć zarzuty do, do tego szkoleniowca. Na pewno dużo pracy, prze, pewnie przede wszystkim przed sztabem. Taka burza mózgów, też żeby no, poszukanie jakichś innych rozwiązań ofensywnych, bo Arsenal w każdym meczu gra, gra to samo. Próbuje z tą piłką do bramki wejść. Troszeczkę wydaje mi się, że oddaje za mało strzałów, jednak patrząc na. Ten taki inny styl Liverpoolu na taką grę czasami bardziej bezpośrednią. To się często sprawdza. Arsenal w zasadzie jak mu ten plan A nie zadziała, czyli ogromna kontrola, i szukanie, szukanie, szukanie tego strzału to nie bardzo ma plan B. No ale też musieliby się chcieć otworzyć na to, na to rywale, a nie bardzo, nie bardzo chcą. Trochę taka mocna zagwostka. Arsenal był niezwykle skuteczny, tak patrząc na całą ligę, bo, bo to przełożenie Gola na strzał. To, to było drugie najlepsze, a jeśli chodzi o strzały celne, to nawet najlepsze W lize. Teraz są gdzieś tam w okolicach środka tabeli, więc skuteczność, skuteczność jeszcze raz skuteczność w tym przypadku, bo, bo bez tego po prostu nie, nie wygra z tak mocnymi rywalami, a, a jednak ten rozmach ofensywny, Arsenal ma mniejszy niż Liverpool czy Manchester City w tym momencie, więc. Tutaj trzeba się poprawić, bo, bo inaczej, inaczej się raczej o, o mistrzostwo nie, nie powalczy. Dość szybko się może wydarzyć tak, że Arsenal odpadnie na, na wiosnę, ale już taką wczesną wiosnę, mm -hmm. jakiś marzec, no, to już może być po, po szansach na tytuł wtedy. A więc teraz szans jeszcze nie przekreślamy. Praca nad skutecznością, co powiedziałeś trzykrotnie, pewnością siebie, może większą bezpośredniością gry i nad większym po prostu oddawaniem większej liczby strzałów, też wypracowaniem sobie czasami lepszych, lepszych pozycji. Do oddania, do oddania strzału, nad tym musi Arsena pracować. To jest najważniejsze kryzysy. Kryzys. Od momentu, kiedy Arsenal zaczął realnie się liczyć w grze o Mistrzostwo Anglii, mówię zbiorczo z tych dwóch ostatnich sezonów. No tak. tak. Bo, bo była taka jedna sytuacja, już nie liczę tego momentu, kiedy Arsenal stracił szansę na, na tytuł rok temu, jak no, przegrał z on przegrał już tam Nottingham Forest, to już było przeklapanie tego tytułu dla City, ale wcześniej była jedna taka sytuacja też zimą, ty, yy, kiedy Arsenal nie wygrał trzech meczów, mówię o lidze tylko, mm -hmm. to była porażka na Evertonie, mm -hmm. to był remis Brentford i to była porażka z Manchesterem City u siebie. Ale oprócz tego meczu z Evertonem, który był słaby, to był debiut Dajsza, wtedy porażka po, po takim golu straconym po rzucie mm. rożnym, no to z Brentford został Arsenal oszukany wtedy, mm. bo, bo nie powinno być tej bramki źle wyrysowane, po prostu linię spalonego. A mecz z Manchester City to był taki mecz ten przegrany u siebie, gdzie w sumie można było dużo pozytywów też wyciągnąć, bo oni zagrali wtedy na tle City całkiem niezłe spotkanie. Takie błędy indywidualne, tam Tomiasu tak. popełnił błąd przy, przy bramce na 0 do 1, ale zupełnie inne było takie spojrzenie na to, jak. Prezentował się w tych meczach Arsenal, a, a teraz choćby to spotkanie z Fulham chyba było takie najbardziej dobijające, bo tam trochę znikąd nadziei nie było. To, to był taki mecz, w którym Arsenal chyba po 60 minucie, czy od straty gola, to z dwa strzały oddał i, i w sumie nawet nie bardzo się zanosiło na to, że, że wyrównał taki doliczony czas gry i środkowaniu już nie pamiętam kogo to było, czy nie Trosarda. czasem mm -hmm. tam rząd na, na trybunie za, za bramką. Chyba było takim podsumowaniem w sumie tego, jak Arsenal dążył do, do wyrównania. To prawda, to był najgorszy mecz Arsenalu w tym sezonie i rzeczywiście zgadzam się, że od początku zeszłego sezonu to jest tak, sportowo się Arsenal po prostu najsłabiej prezentuje na, na ten moment, zwłaszcza w tym meczu z Fulham, ale, ale będziemy jeszcze raz mówić o tej, o tej skuteczności, bo to jest pewnie największa bolączka na ten moment kanonierów. No cóż, jest nad czym pracować, żeby ten styczeń to nie był taki już naprawdę gwóźdź do trumny tych mistrzowskich aspiracji Arsenalu. Cóż... Trochę czasu poświęciliśmy kanonierom, ale trzeba było, co właśnie udowodniliśmy i będziemy się mocno przyglądać, czy Arteta wymyślił coś na drugą część sezonu. Dziękuję Maczku i Dziękuję. do usłyszenia w kolejnym Halo Premier League.